Witajcie wszyscy, z tej strony Sarlan, a to kolejny odcinek z gry Pokémon FireRed Randomized i opieramy się na zasadach Nuzlocke. W ostatnim odcinku, tak jak wspominałem, podespiłem Pokémony. Kilka ma 10 WH jak każdy i jak ten na 9. Oj, nie wiem, nie przyspieszać gry. My bad. Wchodzimy do lasu Viridian. Ciekawe, jakie Pokémony nas czekają tutaj. Tutaj mamy Quick Claw jak najwyraźniej. Przedmiot, który sprawia, że nasz Pokémon ma szansę być pierwszy w walce. Czyli pierwszy używa. Co tu mamy? Suvbell. Przedmiot, który albo odnawia życie po każdej rundzie, albo sprawia, że Pokémon jest trochę bardziej przyjazny. Tutaj spotykamy Tyrogue. Pokémon walczący. Forma wyjątkowo podstawowa między takimi jak. Czy to jest forma podstawowa? To jest forma podstawowa, która może ewoluować w trzy strony: Hitmonlee, Hitmonchan i Hitmontop. No, tak to działa. Dobra, oczywiście próbujemy go złapać. Mam trochę pokeboli, ale jestem wyjątkowo biedny. To mi było tylko 80 dolców, jeśli można tak nazwać. Ajajaj. I teraz nie pamiętam, na jakiej zasadzie on ewoluował. Na pewno nie było to przez poziom, to był chyba przez coś poznany atak. Na jakimś poziomie poznawał jakiś atak. That was close. Na jakimś poziomie poznawał atak i czy mógł poznać kilka ataków. Ten, który wybraliśmy, od tego zależała jego ewolucja. Oh, come on! Pewnego teoretycznie już nie chcę mieć więcej walczących, ale zasady mówią, że trzeba złapać, tak? Jak mi zabraknie pokeboli, to będę musiał go dobić. Przede wszystkim będę mógł tutaj ciąć wszystkich jak leci. Ostatni pokeball. Bardziej go się boję ostawiać, bo jeszcze mogłem go zabić. No trudno. No i nie mam już pokeboli. No. Dobilibyśmy go. Mówi się trudno. W lesie Viridian już nic nie zrobimy. Trochę mamy osłabioną. Myślimy go, jest chyba najsilniejszy zaraz po niej. Dobra, dobra, już walczymy, już. Easy, czuj, easy. Book Catcher Rick. Co ty tu masz? Beldum! To ładnie trafiłem. Beldum to jest typ stalowo-psychiczny. Za tym idzie. Taką, a nie inną mają siłę ogniste ataki. 132 doświadczenia, poziom 10. Prawie 11. Poretres. Robaczo stalowy. Jeśli nie pamiętamy, na pewno robaczy. Protect. No to w dupę możemy wstawić ten konkretny ember. Protect broni przed każdym atakiem. No ale teraz gościu jest już bez szans. Beldum to forma podstawowa, która może ewoluować potem w Metanga i Metagrossa. A Foretres to jest ewolucja Pańką. Pańką ma typ tylko robaczy. No cóż. No tak, Caterpie nie dał rady. Smutna prawda, kolego. Rozejrzyjmy się, jakie jeszcze Pokémony mogliśmy spotkać w tej trawie. Oprócz Tyrogue. Czy jakkolwiek go tam machnąć. Znowu on. Z nim nawet nie chcę walczyć. Chcę zobaczyć, jakie inne Pokémony są tutaj w okolicy. Dobra.
Może coś ciekawego. Ty rok. Gościu, drażnisz mnie aktualnie. Wysyłając mi takie Pokémony. Czy gościu, no. Gro. Dobra, zagadajmy. Zwalczmy z tym kolejką. Co on może mieć? W podstawowej wersji oni zawsze mieli robaki. No to jest karakter normalne Pokémony. Trzymające się w miarę swojego typu. Magby! Pokémon ognisty. Jedziemy Scratch, bo Ember będzie trochę... mało użyteczny, mało skuteczny. Proszę. 12 poziom. Charmander. Nie oszukujmy się, mamy jednego wodnego Pokémona. 9 poziom. Jak widać, oni nie mają tak dużo słabszych Pokémonów. 2 poziomy różnicy w tym przypadku, więc trochę dobrze, że go podszkoliłem wyżej. Nie ma co ukrywać. Pół życia. Gdzie to jest atak super efektywny? 2 punkty życia od Charmandera. No, tutaj 3. To... Squirtle ma mocną obronę, to mu trzeba przyznać. Zostanie przed kryt. Oj, mogę mu rzucić Tejkla po prostu. Bo nie wiem, może 2 życia ma, góra 3. To Tejk by to załatwił. Okej. 10 poziom. Specjalny atak 15, no właśnie. Withdraw. Atak, który... atak. Ruch. Który zwiększa... obronę. Dosyć znacząco bodajże. W opisie mamy, że po prostu się chowam do skorupki bodajże. Ładnie sklepało. Zmniejszyliśmy mu prędkość. Dobrze. Dobra, Bubble ma sporo tych ruchów, więc możemy to zrobić w ten sposób. Nikt nie będzie miał nam tego za złe. Mac Cargo to jest ewolucja Pokémona z trzeciej generacji, który nazywa się Slugma. Tak? Tak, ewolucja Slugmy. Pokeball. Co my mamy w nim? Dragonfang! Bardzo ładnie jak na start, tylko że nie mamy żadnego ataku smoczego aktualnie. Żadnego Pokémona. Dobra, co ty masz, koleś? Wiem, że chciałbyś ze mną walczyć, więc... już ja cię zaczepię. Co ty tu masz, kolego? A, mogłem zamienić tego Kambuskana z pierwszego miejsca. Plasl. Pokémon elektryczny, okej. Okay. Normalnie powinien mieć robaka, no ale... Thunder Wave. Nie, czy się oprzesz? Zmniejszy nam atak. Zmniejszy się atak, ile chcesz, Ember, to jest tak specjalny. O, proszę, dałeś rady, kolego, dałeś rady. Bardzo dobrze. Plastel to jest... Pokémon, który nie ewoluuje. Teraz on wystawi co? A to był bodajże Merip. Chce być elektryczny, więc... stalowo-kamienny Pokémon, który w międzyczasie nauczył się ataku ziemnego. Z elektrycznym sobie poradzi. Mudslap. Nie jest to zbyt mocny atak. No ale na... Meripa wystarczy. Na chyba 30 którymś dopiero ewoluuje w Lyrona, więc... mam 2 Pokémony. Tak, 2 Pokémony, które ewoluują na bardzo wysokich poziomach. Athena i Kyoko, Aron i Dratini ewoluują dopiero na 30 którymś poziomie w swoją formę środkową. Na formę ostateczną to około 50 któregoś. Trochę boli. To naprawdę boli, że coś takiego jest. Czy że takie, no, w sumie durne ewolucje mają ustawione.
my stoimy. No, mamy może Parlys Hilla u siebie. Między walkami mor. O... Nie. Mam potio. Mam potionki. To użyję go na Bratini. Między walkami można się leczyć. Dobra. Oj, nie bug, nie bug. Tu. Najniższy poziom na... No, najniższy poziom ma aktualnie Athena. No, mam powoli XP, to raz, dwa. No, nie mam jak jej wykorzystać aktualnie, potencjału. Jakby były tu kamienne Pokémony. Albo ogniste, to wtedy tak, wtedy jak najbardziej by to... Z Meditatem nie mam ochoty walczyć, A próbowaliśmy złapać Tyrogu, nie dał rady. Z tym ty gościu jesteś. Wiedziałem, że Pokémony ewoluują, wiem. Wiem, mam na tę ewolucję schwytaną. Co ty gościu? Ghastly! Czyli koleś specjalizuje się w Pokemonach duchach. Ice Beam. Hypnosis. Nie usypiaj mi go. Critical Hit. Nie mam pytań. 142 punkty doświadczenia. Dalej. Banet. Zostajemy. Nie mam żadnego Pokemona, który zna ruchy typu ciemność. Ale Ice Beam powinien być wystarczająco silny, żeby tak przynajmniej pół życia zabrać. Curse. Dobra, Banet padnie, ale muszę wycofać Kyoko. Została przeklęta. Dużo expa, ale muszę ci wycofać. Dusclops. Myślę jak każdego. Powinien przeżyć wystarczająco długo tą walkę. Czy ogólnie przeżyć. Jest moim aktualnie najsilniejszym Pokémonem. A wycofałem, bo Curse zabiera mi część życia po każdej rundzie, więc... To jest trochę demotywujące. Dawaj, chwal go. O, podpaliłeś go. Zarobiście. Dzięki temu po tej rundzie, jak tylko trafimy. Okej. Zmienimy na ciebie w takim razie. Lir. Daj mi spokój z Lirem. Teoretycznie... Dobra, użycie teraz. Bąbelków powinno go zgasić. W drugim jeszcze się go załatwi, więc już pali ich o to, czy on zostanie zgaszony, czy nie. Oh boy. Dobra, zrobimy to w ten sposób. Nie mogę używać babla, więc... Nightshade. Stracę 7 punktów zdrowia. Nightshade bije tyle, ile Pokémon ma... Jaki ma... poziom. Spaliłeś się, niestety trochę mi przyłożyłeś. Ale mówi się trudno. O, 13 poziom już. Dobra, Charlie, zostałeś pokonany. Przegrałem. Bullshit, Sherlock. Dobra. Damy ciebie na start. Walczyć za bardzo nie będziemy, ale... Jestem więcej życia aktualnie. Tyrogue. Dobrze, że też walczymy tutaj z trenerami, bo dzięki temu mogę... odrobić trochę kasy. Którą... straciłem, po prostu straciłem, no... Kupiłem... 3 pokebole. Miałem 5, nie złapałem Tyrogue'a, no to... Przerwę, krótko mówiąc, przedupiłem kompletnie pieniądze. Blaziken! Na 5 poziomie! Scratch. Dobra, Scratch mi nic nie zrobi.
No ja chcę trochę podekspić sobie tego, czy tego, to, Atenę. Scratch mi nic nie zrobił, musiałby mi przyłożyć jakimś walczącym atakiem. Na dobrą sprawę. Dobra, tam Scratch za jeden punkt życia to mnie tam nie boli. Dobra, po walce. Ile będzie expa za teraz kryt? Bo nie mógł pójść wcześniej. Dobra, nieważne. Ile będzie expa za piątą poziomowego Blazikena? 149. Not bad, not bad. No ale oczywiście nawet jakbym to był pierwszy Pokémon, to... No, nie wypada łapać Pokémona, którego będziemy mieli, bądź co, bądź później. Co ty tu masz, kolego? Firo. Dobra, zmniejszaj mi obronę, zmniejszaj, ziomek, zmniejszaj. Nie mogę użyć Mud Slapa, bo to jest Pokémon, bo Firo to Pokémon latający i... To nie miałoby żadnego sensu. Masz jednego Pokémona i ty używasz... Chcesz pół życia tylko po to, żeby mi trochę osłabić statystyki? Ziomek. Jeszcze nie trafiłeś. Pek. Stracił chyba dwa albo trzy życia po dwukrotnym obniżeniu obrony. No, Firo żegna się z życiem. I teraz już nie ma tak, że to jest jakaś, nie wiem, on jest, że ten jest jakoś wyekspiona. Nie, Firo miał ten sam poziom, co Aron, co Athena. 300 expa. Headbutt. No. Normalny atak, ale silny. Headbutt to jest potężny, to jest dosyć mocny atak. Zobaczmy, ile on ma mocy w porównaniu do Teikla. Teikl ma 50. 70. Jest różnica? Oczywiście, że jest. Okej. Tyrok. Dobra. Poziom czwarty. Pokażę wam animację Headbutta. Dosyć z główki. Tak jakby od dołu. 50 expa. Okej. Wyszliśmy już z lasu Viridian. Prawda. Tak można przerwać ewolucję, ale ja nie mam zamiaru tego robić. Road 2. Czyli tu nie mogę już Pokémona złapać. Bo złapaliśmy jednego na Road 2. Zresztą zaraz wam pokażę, gdzie to było nawet. No, najpierw sobie wyleczę Pokémony, które mam. W tym razie wyjdę stąd. Idę sobie do Powder City. Tor... nie, nie TMK, Town Map. Jesteśmy na... Tu jest druga druga, tak? Tu też jest druga druga, w Viridian Forest. Więc tak na dobrą sprawę, ja tu nie mogę chwytać Pokémonów. Nawet jeśli będą inne. To jest Road to... Nie wolno mi. Ale zobaczmy, jakie tu są. To są takie same jak tam. Powinny być inne. Więc pewnie będę sobie próbował w brodę. Skarmory. No, taki Pokémon występował tam. Wiem, w momencie, kiedy expiłem. No właśnie, 8 poziomów różnicy, a Headbutt, który jest mocnym atakiem, zabrał mu pół życia. Ze względu na nieefektywność. No, 48 doświadczenia to nie jest źle. Dobra. Dobra, w tym odcinku to by było sobie na tyle. Szybkie leczenie poków. I następnie spróbujemy pójść na Brocka. Lidera sali. Pokémon w Powder City.
I hope to see you again. Chociaż spróbujmy jeszcze zagadać, czy ktoś mi z nich może coś powiedzieć ciekawego. Jigglypuff usypia, prawda? Okej, okay, nie mam ochoty z tobą rozmawiać. No i dobra. Przebyliśmy las Viridian, niestety nic nie udało nam się złapać. Mamy zapisane w Pokédexie oficjalnie 4 Pokémony. Gdzie? No cóż. Athena i Kyoko będą ewoluowały późno. Jak każdy będzie ewoluował w ponad 36, więc podobnie jak one, tylko że będzie jego finalna wersja. No i WHI będzie ewoluował na 16 poziomie w Wartortla. Wartortle. Ale nie jestem pewny, to jest chyba około 16. Nigdy nie pamiętam, na których poziomach te startery ewoluują wszystkie. Z tym powiem grubasko. Dobra. Niech tak będzie. W tym momencie kończymy sobie odcinek. Mam nadzieję, że nam się w miarę podobał. Trzymajcie się, miłego dnia. Jeśli chcecie, żebym któregoś pokonał na za waszym imieniem, piszcie w komentarzach, bo mi one się w końcu wyczerpią. Już teraz mam problem z nazywaniem. Cześć.